Otwieram posiedzenie drugiej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Na sali obrad jest podpisanych jest 18 spośród Państwa radnych. Wobec powyższego stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Na początku chciałam serdecznie powitać zaproszonych gości. Witam pana burmistrza Krzysztofa Nowaka, panią sekretarz, panią skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących zarządów, sołtysów, radnego Rady Powiatu i wszystkich mieszkańców oraz wszystkich innych, których nie wymieniłam, a są obecni na tej sali, serdecznie witam. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi lub chce coś dopisać do porządku obrad? Proszę bardzo. Nie widzę. Wobec powyższego porządek obrad uważam za bez o porządek o przegłosujemy, tak? Przegłosujemy. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby porządek, który otrzymaliście razem z materiałami na sesję, był realizowany tak, jak to jak był przedstawiony? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie porządek obrad został zatwierdzony. Pozwolicie Państwo, że usiądę i przed punktem czwartym zapytania i wolne wnioski mieszkańców mam serdeczną prośbę do Państwa radnych i mieszkańców, aby swoje dzisiejsze wystąpienia skracać lub ograniczyć je do minimum, ponieważ o godzinie 14 jest kolejna sesja, czasu mamy mało. Natomiast sporo czasu zajmie powoływanie stałych komisji, składów stałych komisji oraz wybór przewodniczących, gdyż zgodnie ze statutem wybory przewodniczących będą w trybie tajnym. Dlatego każda komisja będzie na tą procedurę potrzebowała trochę czasu. Przystępujemy do punktu czwartego. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. Czy ktoś z mieszkańców chce zabrać głos? Nie widzę. Nie ma. Dobrze. To poproszę. Proszę bardzo, pan burmistrz. Jeszcze jako burmistrz, ale również jako mieszkaniec, ale może wrócę do tego, że chciałbym Państwa, ponieważ już taka była tradycja, że składam informacje na temat tego, co w międzyczasie się wydarzyło. Chciałbym taką krótką informację przedstawić Państwu, że zakończyliśmy poprawianie usterek, to znaczy firma, która realizowała tą ścieżkę rowerową, ten chodnik na terenie parku, tego zieleńca, zakończyła, z tego co dzisiaj zdołałem zobaczyć, roboty, czyli poprawiła to, położyła na tej nawierzchni nową nakładkę. Myślę, że zgłoszą te roboty do odbioru i zostanie powołana, tak jak poprzednio, komisja, która oceni, czy wszystko jest w porządku. Jeszcze raz dementuję jakąkolwiek informację, która miała miejsce 2 albo 3 tygodnie temu w gazecie, że ta ścieżka, czy ten chodnik kosztował 90 tysięcy, co mogło sugerować, że żeśmy zapłacili. Nie zapłaciliśmy ani grosza. Zostanie zapłacone po odbiorze końcowym robót. Jeszcze raz o tym mówię. Druga inwestycja, która została oddana, jeszcze nie było odbioru, ale już jest kompletna i gotowa i mieszkańcy już korzystają. Niektórzy z niej, chociaż warunki nie są nadzwyczajne, to jest ten park fitness przy ulicy Spacerowej. No i trzecie, tak na pożegnanie Państwu pokażę. Otrzymaliśmy taki piękny dyplom. Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2014. Pani Katarzyna Janicka odebrała to w Warszawie. A jest to wyróżnienie dla naszego samorządu za właściwą prowadzoną gospodarkę finansową. Oczywiście jeżeli chodzi o kwestie związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Także tyle moich informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu piątego. Przechodzimy do punktu piątego. Interpelacje i zapytania radnych. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos?
kolejności, kto będzie zapisywał. Pierwszy zgłaszał się pan radny Mateusz Woźniak. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana burmistrza w związku z przetargiem, który został ogłoszony na źródło znieczystości. Dlaczego przetarg został ogłoszony tak późno, na tyle późno, że nie mamy już żadnych możliwości na ewentualne anulowanie przetargu, ponieważ umowa, wiadomo, kończy się z końcem roku? I czy w związku z nowelizacją ustawy śmieciowej, która jedna z tych nowelizacji przewiduje, że nie trzeba będzie składać deklaracji śmieciowych przy zmianie stawki opłaty, nie było możliwości przewidzenia takich stawek wyższych, o tyle wyższych, bo to jest moim zdaniem kompromitacja, że te nowe stawki są prawie ponad 100% większe. Czy nie było możliwości przewidzenia w specyfikacji przetargu jakichś ograniczeń odnośnie kwoty przysługującej na mieszkańca za wywóz nieczystości? Proszę bardzo, kto odpowie? Pan burmistrz? Może ja częściowo, co do szczegółów pani Kasprzak, która przygotowywała specyfikację. Chcę tylko panu przypomnieć, że ta kwestia była tutaj omawiana na sesji tej rady, to znaczy poprzedniej rady, bo państwo już są nowo. Zostało to wszystko zaakceptowane, przegłosowane. Natomiast co do terminu ogłoszenia przetargu, to jak najbardziej jest wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z terminami. Wie pan, można było pewnie i na początku roku ogłaszać przetarg, ale i po co? A na to, czy ktoś mógł przewidywać, to wie pan, to jest pytanie z takiego wróżenia, że tak powiem, z fusów, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak zachowają się firmy. Mamy wolny rynek, wolna konkurencja i ja nie mogę w żaden sposób wpływać na to, jaką cenę ktoś zaproponuje. Nie miałem prawa ingerować w cenę, która była 4,90, bo według mnie ta cena była za niska, a jednak ją przyjęliśmy półtora roku temu. Natomiast teraz to rynek dyktuje warunki, a poza tym myślę, że są takie wypowiedzi, które zostały zacytowane, zwłaszcza w ostatnich kulisach, że no nie chcę sięgać dalej, ale zaznaczył się wyraźnie monopol poszczególnych firm, przedsiębiorstw, które, co tu dużo mówić, według mnie już mówiłem tu o tym, że podzieliły rynek. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że próbuje nas się porównać do tych gmin wiejskich. No proszę państwa, w gminach wiejskich to jest zabudowa jednorodzinna przede wszystkim i koszty wywozu śmieci zupełnie inaczej się kształtują niż w mieście. W mieście jest zabudowa również wielorodzinna, gdzie chcę przypomnieć, w jednorodzinnych to, co żeśmy przyjęli półtora roku temu i zaakceptowali ponownie, to jest to, że wywozi się śmieci co 3 tygodnie, czyli zwiększyliśmy częstotliwość, bo takie były wnioski mieszkańców i do tego, żeśmy się przystosowali. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej wywóz śmieci następuje 2 razy w tygodniu i to ma wpływ również na to, że zupełnie inaczej kształtują się koszty takiej firmy, która obsługuje miasto. I nie mam co porównywać tego do wsi, bo jak tu teraz mówimy o na przykład Miednie, to podejrzewam, że to była taka penetracja jakby kolejna możliwości. No i cóż, wygrał przetarg i nie podpisał umowy, stracił wadium. I teraz co się okaże? No, że będzie musiał wójt ogłosić drugi przetarg. Ciekawy jestem, jaka będzie teraz cena. U nas sytuacja, no przeczytałem, że tak wynika z tego, że zostawiłem znowu jakieś kukułcze jajo następcy, więc powiem krótko, no już biorę to wszystko na siebie. Jeżeli ktoś nie wie, jak się to odbywa, no to niech nie pisze głupstw w prasie, bo to są głupstwa. Tak samo jak przed wyborami jeszcze napisano, że nastąpiło rozstrzygnięcie. 2 razy tu powtarzałem, że nie nastąpiło rozstrzygnięcie, bo jeszcze do dzisiaj nie nastąpiło, ale oczywiście dla wiadomych celów prasa musiała napisać w taki sposób, że już żeśmy rozstrzygnęli. No nie, żeśmy nie rozstrzygnęli, dopiero nastąpi rozstrzygnięcie. A to, czy za późno, czy za wcześnie, to wie pan, to jest ocena indywidualna każdego z nas. No, dzisiaj takie procedury zostały przyjęte, tak samo jak poprzednio i terminy zostały wszystkie zachowane. Jeżeli chodzi o uzupełnienia, to jeżeli pani tutaj Ewa jeszcze może na ten temat coś powiedzieć, to bardzo proszę. Proszę bardzo, pani kierownik Kasprzak. 15 mikrofon. Ale 15 się... 15, proszę.
Proszę pana, mówi pan o przewidzeniu tego, że ja tak nie bardzo zrozumiałam tak postawione pytanie, bo mylimy dwie rzeczy. Mylimy deklarację, jaką mieszkańcy są zobowiązani do składania, i mylimy wysokość stawki. Stawka została ustalona w roku 2013 po analizie cenowej, która była radnym ówczesnym przedkładana i zaakceptowana. Stawka w pełni zabezpieczała system. Proszę pamiętać, że stawka ustalona dla mieszkańca to jest stawka, to wielokrotnie podkreślam, na obsługę systemu dla przedsiębiorcy, na wybudowanie, utrzymanie, o tym mówi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wybudowanie, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów i na obsługę administracyjną. Z tym, że obsługa administracyjna to nie wynagrodzenie dla pracowników, jakby mogło nam się tu wszystkim wydawać, ale to właśnie ta cała logistyka, wysyłanie mieszkańcom deklaracji, kopii dokumentów, postępowanie administracyjne w przypadku braku płacenia przez mieszkańców należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to również poborca, który jest zatrudniony w gminie i którego zadaniem jest egzekwowanie tych wszystkich wpłat. Dlatego mamy tak wysoką ściągalność w naszej gminie, jeśli chodzi o opłaty śmieciowe. Tak zaplanowana stawka wynikała z kalkulacji kosztów. Natomiast ja powiem tak, na tą chwilę pan mówi o nowelizacji ustawy. Ta nowelizacja jeszcze nie weszła w życie. Została złożona do podpisu prezydentowi. I dopiero w tej nowelizacji mówi się pięknie o tym, co powinna deklaracja zawierać. Nauczeni oczywiście półtorarocznym doświadczeniem. Teraz wiemy, że gminy tworzyły te deklaracje tak naprawdę dla własnych potrzeb i one były różne w różnych gminach. RIO miało zastrzeżenia co do treści deklaracji, bo były niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, bo były w nich zapisy wymagające od mieszkańców złożenia informacji, które zdaniem regionalnych izb obrachunkowych, czy też nadzoru prawnego, w Katowicach nie powinny być zawarte w tych deklaracjach. Gminy miały ogromne zadanie. Natomiast teraz rzeczywiście mówi się w nowelizacji ustawy, która prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero w styczniu przyszłego roku, z tym, że jest jeszcze okres karencyjności dla gmin. To nie znaczy, że ustawa wchodzi w życie i my musimy dostosowywać wszystkie przepisy prawa wdrażać je w życie. Gminy mają, taki chyba będzie okres przejściowy, 18 miesięcy na wdrożenie zapisów ustawy. Natomiast na ten moment, jeżeli rzeczywiście wzrosłaby ta opłata, to wówczas każdy z mieszkańców ma obowiązek złożenia takiej deklaracji. Także proszę nie mylić tych dwóch pojęć. Co do kwestii przewidywalności. Proszę państwa, na ostatniej sesji była mowa o tym, że nie stało się nic takiego, co w ocenie gminy miałoby wpływ na wysokość stawki. Jedyną zmianą oprócz tego systemu, który już funkcjonował od lipca 2013 roku, był fakt dostarczenia mieszkańcom zwiększonej liczby worków. Wynikało to z sygnałów, jakie napływały od mieszkańców, że tych worków jest za mało, że wystawiają dodatkowe odpady posegregowane w workach innych niż dostarczone przez przedsiębiorcę. Te worki nie były. Proszę państwa, one nie były zabierane. Nie jest prawdą, że przedsiębiorca zabierał odpady w ponadnormatywnej, jak to on nazywa, wielkości. Przede wszystkim nie było normy dla przedsiębiorcy ustalone, bo umowa mówiła wyraźnie i specyfikacja, że przedsiębiorca ma odebrać wszystkie odpady z terenu gminy Kłobuck. Znając takie zapisy zarówno w specyfikacji, jak i w projekcie umowy, który był załącznikiem do specyfikacji, przedsiębiorca doskonale wiedział, jakie ciążą na nim obowiązki i na tej podstawie skalkulował koszt. 4,90 za mieszkańca. I muszę powiedzieć, że już w zapowiedziach po kilku miesiącach trwania systemu, po podpisaniu umowy, ten sam przedsiębiorca, nie boję się tego powiedzieć publicznie, w rozmowie ze mną powiedział, że stawka 4,90 jest to stawka, którą mogę sobie włożyć między bajki, ponieważ minimalna opłata od mieszkańca to będzie około 10 zł. Więc o czym to świadczy? Proszę teraz nie doszukiwać się, czy przetarg był zbyt późno, czy nie. Na tle innych gmin
wcale nie wynika, że mamy opóźnienia w przetargu. Umowa obowiązuje do końca roku. Natomiast przedsiębiorca już niejako wiedząc, z czym ma do czynienia, chociaż jak mówię, nie było żadnych tajemnic. Była oszacowana wielkość odpadów, jaka była wytwarzana w gminie na przestrzeni 2000 lat, 2009-2012. I w 2012 roku ilość odpadów zmieszanych zebrana z terenu gminy Kłobuck to było ponad 4600 ton. A przedsiębiorca odbierając z terenu gminy Kłobuck odpady od 1 lipca do końca grudnia 2013 roku zebrał odpadów zmieszanych tylko 1700 ton. No, nie świadczy to o tym, że przekroczył tą normę, którą my w specyfikacji podaliśmy. Miał wielkość, ilość osób zamieszkujących poszczególne gospodarstwa. W zależności od tej ilości przecież była ustalona wielkość pojemników. Oczywiście minimalna wielkość pojemników, co znaczyło, że w razie potrzeby przedsiębiorca był zobowiązany wstawić pojemniki o większej pojemności, no czego niestety nie udało się gminie wyegzekwować. Proszę Państwa, to, że przedsiębiorca był świadomy tego, że ta stawka będzie pewnie większa, również przejawia się w artykułach prasowych, w rozmowie z samym przedsiębiorcą, który tak przyznaje, że nie da się wykonać zlecenia dla gminy, konkretnie naszej Kłobuck. No, proszę Państwa, z uwagi na, tutaj on trochę myli pojęcia, lokale użytkowe o wysokiej zabudowie. Powiem tak, nie przejęliśmy gospodarki odpadami w lokalach użytkowych. Przejęliśmy tylko i wyłącznie gospodarkę na terenach, gdzie zamieszkują mieszkańcy. Natomiast przedsiębiorca już twierdzi, że to lokale wielkiej zabudowy zdyskwalifikowały nas z tą stawką 4,90. A przecież te lokale nie powstały, proszę Państwa, w trakcie trwania umowy. Te lokale cały czas funkcjonowały, więc moje pytanie, trudno mi odpowiedzieć, dlaczego przedsiębiorca tak skalkulował. Chciałam tylko jeszcze, bo tak zaczęłam mówić, co zostało zmienione. Zostały wprowadzone większa ilość worków, ale polega to na tym, że przedsiębiorca w pierwszym tym rzucie takim dostarczania pojemników i worków musiałby każdemu gospodarstwu selektywnie zbierającemu odpady zapewnić tą zwiększoną ilość worków, a później zostawia te worki tylko i wyłącznie na wymianę. To znaczy, jeżeli ja wystawię jeden worek, to jeden worek odbiorę. Wcale nie musi mi zostawiać dwóch, trzech worków. No to pytanie moje, jakie koszty? Ja zrobiłam taką kalkulację i jaki byłby koszt dla przedsiębiorcy w sytuacji, gdy wstawiałby te worki. Dokonałam takiego podziału, zresztą ten podział był również przedsiębiorcy dostarczony, opublikowany na stronach internetowych w specyfikacji. Liczba gospodarstw w zależności od liczby ludności, a tym samym przydział tych worków. Proszę Państwa, wzrost kosztów dla mieszkańca przy przyjęciu, że przedsiębiorca musiałby wstawiać zawsze tą zwiększoną ilość worków, niezależnie od tego, ile my tych worków wystawimy, to proszę Państwa, to jest na miesiąc 14 groszy. No więc pytanie moje, czy ta specyfikacja, to ja tutaj mówię nie no o wszystkim, co było w tym zawarte, czy to mogło podnieść tak stawkę dla przedsiębiorcy? No myślę, że nie popełniliśmy żadnego błędu, żadnego. Po prostu musimy sobie to jasno powiedzieć, proszę Państwa, to nie gmina, nie pracownicy gminy spowodowali, wytwarzając różnego rodzaju dokumenty, że ta stawka tak wzrosła. Spowodował to po prostu system. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, że burmistrz zgodnie z ustawą ma obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej. Proszę Państwa, bardzo fajnie wpisywali nam się przedsiębiorcy. Wcześniej, przed wejściem w życie ustawy, były to decyzje burmistrza zezwalające na prowadzenie tej działalności. Mieliśmy bardzo dużo firm, które były konkurencyjne na rynku. Powiem na swoim przykładzie. Czteroosobowa rodzina, w firmie Remondis płaciłam 19,50 za 240-litrowy pojemnik. Weszła na rynek firma Lech Ecotrans, zaczęłam płacić 17 zł za pojemnik. A w tym momencie płacę 30 zł. Co się stało? W momencie, gdy firma wygrała przetarg na odbieranie odpadów z zabudowy mieszkaniowej, z działalności... Pani kierownik, przepraszam, ale czas. proszę skracać. Powiem tylko, wykreśliło się 8 firm. To świadczy o tym, że wkrótce będziemy mieć monopol na rynku.
i pozostaniemy na łasce przedsiębiorcy, który będzie nam pewnie stawiał warunki, niezależnie od tego, jak często będzie musiał od nas odbierać odpady i w jakiej ilości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To, kolejny do zabrania głosu, mikrofon numer 8. Pan radny Janusz Soluch. Panie burmistrzu, ja chciałbym dowiedzieć się, jak wygląda sprawa aktualnie w sądzie dodatkowego fakturowania przez firmę Strach i dlaczego ta firma fakturowała i jakie to są kwoty. Proszę bardzo, pan burmistrz. 16. Nie ma. Dodatkowe faktury. Aha, tak, tak. To znaczy tutaj byliśmy na rozprawie sądowej. Z naszej strony kilku świadków, ze strony firmy Ekosystem również kilku świadków, przede wszystkim ci kierowcy, ładowacze i tak dalej. No fajnie to wyglądało, powiem tylko tyle, że każdy ze świadków tamtej strony miał na kartce napisane, co ma mówić, bo nie bardzo pewnie by wiedział, co ma mówić, no ale przygotowano ich. No jeden się bardzo mylił, bo w końcu nie wiedział, czy zabierali te worki dodatkowe, czy nie. No i chodzi o tą kwotę 128 tysięcy złotych. Taki jest pozew w trybie nakazowym. Dam ponad 128 tysięcy złotych, natomiast w prasie pan już podaje jakieś 800 tysięcy jakieś wymyślone przez niego. Kwoty rzuca do gazety. Jest dokument na to, jest pozew. Sprawa została, ma ciąg dalszy, będzie rozpatrywana druga część, może i jeszcze następna na 12 lutego. No cóż, no chodzi przede wszystkim zarzut w stosunku do naszych mieszkańców jest taki, że mieszkańcy nie segregują śmieci, czyli nie wykonują tego, do czego się zobowiązali w deklaracji. No i tutaj trzeba powiedzieć, że w tej materii trochę racji na pewno przedsiębiorca ma, bo stwierdzono 134 takie przypadki udokumentowane. Oczywiście na te 6, ponad 5, prawie 6 tysięcy różnych podmiotów, więc jest to niewiele. Natomiast my udowodniliśmy, póki co, no udowadniamy, że to przedsiębiorca również działa demotywacyjnie na mieszkańców, ponieważ nasza kontrola akurat przyłapała ich, jak to się mówi, na gorącym uczynku, gdy wszystkie te odpady, które były w boksie tutaj na ulicy Rumla, akurat stały panie nasze, panią Ewą, znaczy przyglądały się, co panowie wyprawiają. Więc najpierw rzucili pojemnik 1100 litrów biodegradowalny, a potem po kolei te wszystkie następne do tego samego samochodu, więc mieszkańcy to zauważyli i zasygnalizowali. W związku z tym jakby jest ta jakby trochę równowaga, że u nas mieszkańcy są, co tu dużo ukrywać, nie przestrzegają tego porządku, ale wszyscy dostali upomnienia i z tego co widzę to się stosują. Natomiast z ich strony również, no i takie problemy związane z tym, że nie zabierają dodatkowych worków. Jedni kierowca twierdzi, że nie będą zabierać, inny mówi, że zabierają dodatkowe koszty, w związku z tym ponoszą, w związku z tym za te dodatkowe koszty związane z segregacją dodatkowych według nich śmieci, no muszą mieć dodatkowo zapłacone. A ja się pokusiłem, akurat wracałem z tej rozprawy na ulicy Częstochowskiej, się zatrzymałem, bo zbierali te śmieci, kilka zdjęć zrobiłem, myślę, że dołączymy do sprawy, gdzie są po jednym worku, tylko leży pod bramą, więc nie ma tego nadmiaru śmieci, bo w niektórych posesjach w ogóle nawet ludzie nie wystawiają, czy mieszkańcy nie wystawiają, a gdzieś wystawią cztery, to jest wielkie halo dla nich, więc z tym przedsiębiorcą powiem szczerze, no współpracuje nam się ciężko od samego początku, jest to człowiek niesłowny, niepoważny, aby nawet ja już poszedłem w tym kierunku, że te pojemniki, które trzeba dowieźć, na które ludzie czekali, mieszkańcy po 2-3 miesiące, już sami jeździmy po nie, żeby po prostu mieszkańcy mieli gdzie te odpady wrzucać. No naprawdę, co tu dużo jeszcze mówić. Rozpoczęliśmy postępowanie związane z wygaszeniem koncesji dla tej firmy, no ale co z tego? Wygrała ta sama firma, tylko pod innym szyldem. Tak wygląda w Polsce prawo. Dziękuję bardzo. Następny w kolejce, mikrofon 4. 4 to pan radny Aleksander. Pan radny Aleksander Tokarz. Aleksander Tokarz. Chcę zgłosić interpelację. 5. Dlatego też tak do rzeczy od razu. Interpelacja w sprawie trudności w handlu spowodowanym sposobem obliczenia stawek czynszu. Będzie to skutkować likwidacją niektórych sklepów na ulicy 11 listopada. A to z kolei oznacza utratę wielu cennych miejsc pracy. To właśnie zagrożone pracownice poprosiły mnie o pomoc. Potem dopiero pracodawcy, właściciele sklepów. Wyjaśniam, w czym rzecz.
a za przykład posłuży mi sklep na ulicy 11 listopada 9. W 1995 roku spółka Syguda Leszcz wygrywa przetarg. Stawka 15 zł 35 groszy. Teraz ta stawka urosła do 32 zł 25 groszy. Podwoiła się. Spowodowane jest to waloryzacją stawki, bo umowa wynikająca z przetargu jest tak skonstruowana, że jest tam ta klauzula, ten wymóg właśnie, który nakłada obowiązek urzędowi waloryzacji. Minęło wiele lat, blisko 20 lat, ale realia rynkowe się zmieniły, prawda? Jest wielka konkurencja dla tych małych sklepików. Są markety, dwie Biedronki, Netto, Polomarket. To bardzo poważna konkurencja. No i te małe sklepiki osiedlowe tracą klientów. Spadają obroty, rosną koszty. Właśnie czynszu, o którym wspomniałem. Prądu, wody, ścieków, śmieci. Sklep na terenie na starych delikatesów już przynosi straty. Tak utrzymuje właścicielka. I jest zdeterminowana. Do tego stopnia, że nawet chce ujawnić swoje obroty, swoje koszty. I teraz tak, zgodnie z regułami przypisanymi do interpelacji, moje sugestie i wnioski. Po pierwsze, wybrany prawdopodobnie dzisiaj przewodniczący Komisji Zagospodarowania powinien za moim pośrednictwem lub bez mojego pośrednictwa zaprosić zainteresowanych przedsiębiorców, oni chcą przyjść, zaprosić ich na najbliższe posiedzenie komisji, żeby mogli osobiście podzielić się z Państwem swoimi problemami. Bo tylko osobisty kontakt pokaże prawdziwą skalę tego problemu. Tylko osobisty kontakt. Ja też inaczej podchodziłem do tej sprawy, ale kiedy z nim porozmawiałem, kiedy porozmawiałem z właścicielką sklepu w starych delikatesach, kiedy mówiła o swojej chorobie, zobaczyłem to trochę inaczej. Kiedy mówiła, że ze swojego właśnie świadczenia chorobowego musi dopłacać do tego interesu. Także prosiłbym właśnie tego przewodniczącego nowego, który będzie, który zaistnieje, prawda? O to, żeby zaprosił ich na najbliższe posiedzenie Komisji Zagospodarowania. No i po drugie, zgłaszam formalnie nowemu burmistrzowi, no do protokołu, niech będzie do protokołu, bo go nie ma, żeby rozpoznał prawdę możliwości zastosowania takich rozwiązań, żeby sklepy w Kłobucku odzyskały rentowność. Trzeba ponownie dokonać analizy odpowiedniej uchwały. To jest ta uchwała w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości. Z mojego punktu widzenia burmistrz ma sztab ludzi, zakładam fachowców, będzie miał. Ma znakomitego radcę prawnego, to ukłon w stronę pana radcy prawnego, bo doceniam pańską klasę. No, zatem nowy burmistrz musi podjąć stosowną inicjatywę. Stawka jest wysoka. Chodzi o miejsca pracy naszych mieszkańców, o los rodzin. To jest pierwsza interpelacja. A mam jeszcze drugą, tak się zastanawiam, bo na tej kolejnej sesji nie będzie już punktu takiego do składania interpelacji, prawda? Interpelacji nie będzie. Ale wolno. No więc, żeby czasu nie marnować, to są króciutkie interpelacje. Kolejna, druga interpelacja. W sprawie przekazania uprawnień burmistrza do reprezentowania gminy Kłobuc w zgromadzeniu, to jest organie stanowiącym i kontrolnym Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie. I przekazać te uprawnienia należałoby radnemu Rady Miejskiej w Kłobucku. Taką możliwość prawną daje artykuł 70 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym. Mając na względzie przejrzystość działania organu burmistrza, przekazanie przez burmistrza swych obowiązków w tym związku pozwoli Radzie Gminy na lepszy, pełniejszy nadzór wykonywania tych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przekazanych temu podmiotowi, o którym mówiłem, czyli związkowi, który z kolei ma tą spółkę, prawda? Ze względu na uwarunkowania prawne Rada Miejska nie ma prawnego instrumentu do kontroli związku, a tym bardziej spółki. Ale istnieje taka możliwość. Można tej kontroli dokonać poprzez kontrolę działania burmistrza. Jak kiedyś, to gmina też ma, prawda, opinię prawną. I w tej opinii prawnej, ja ją czytałem już parę lat temu, wynika, że prawnicy widzą tą możliwość,
aby skontrolować działania burmistrza w związku i w spółce. To jest ta druga interpelacja. I trzecia. To jest też interpelacja jakby powiązana ze związkiem komunalnym do spraw wodociągów i kanalizacji. Brzmi ona tak. Interpelacja w sprawie przyznania gminie Kłobuc dodatkowego głosu w zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie. O ile mam aktualne informacje, to Częstochowa ma tam 5 przedstawicieli. Pozostałe gminy również 5, czyli wynika, że to 5 gmin po 1 przedstawicielu. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak. Gdyby to nasze mienie miało przełożenie w spółce, to otrzymujemy proporcjonalny, prawda, udział w akcjach. Natomiast w związku tak się nie dzieje, zauważcie Państwo. Nasz udział, ja zaokrąglam, prawda, zaokrąglam i to bardzo. Nasz wkład obecnie wynosi, panie burmistrzu, przeszło 20 milionów, prawda? Szykuje się przecież przekazanie tego majątku kanału sanitarnego za 50 milionów. Uczyni to gdzieś około 70 milionów. A związek dysponuje majątkiem rzędu 240. Proszę zobaczyć na proporcje teraz. Mamy, powiedzmy, 1/4. Powiedzmy, załóżmy, tak mówię bardzo zgrubnie, 1/4. Należy nam się to jedno miejsce w zgromadzeniu. Należy się. I trzeba uczynić starania. Czy są takie możliwości statutowe? Już nie zdążyłem przeczytać statutu związku. Czy są takie możliwości? Jeżeli nie ma, to zmienić sam statut związku. Powstała ta furtka. To miejsce nam się należy dodatkowe. Oczywiście nie powiem, że to ma, każdy rozumie, że to ma przełożenie na decyzję związku. To wszystko. Ja dziękuję bardzo. Może za długo, ale mam nadzieję konkretnie. Rozumiem, że nie będzie się nikt do tego odnosił. Panie burmistrzu, nie będzie się pan odnosił? Nie. Na piśmie, tak jest. Dobrze. Dziękuję bardzo. W kolejności zgłaszał się pan radny Witold Dominik. Chciałem nawiązać do tej rozmowy jeszcze dotyczącej gospodarki odpadami w gminie Kłobuck. Nie chodzi o to, żebyśmy się oskarżali wzajemnie, bo to nie o to chodzi, prawda, żeby tutaj szukać winnych. Natomiast na pewno musimy się z tym problemem zmierzyć i poszukać rozwiązania. Jak czytałem krótką notatkę w kulisach powiatu dotyczącą właśnie tej rozprawy sądowej z firmą pana Stracha, zrozumiałem, że chodzi głównie o to, że on odbiera śmieci jakby w większej ilości niż zakładał, niż skalkulował i w związku z tym oczekiwałby większego wynagrodzenia. Ja mówiłem o tym prawie 2 lata temu na spotkaniu osiedlowym. Mam wrażenie, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, a w ślad za tym regulamin, mógłby wyglądać inaczej, to znaczy mogłaby się pojawić jeszcze jedna składowa przy ustalaniu ceny usługi, to znaczy ustawa mówi tutaj, że to powinno być iloczyn i tutaj Rada Miejska poprzednia wybrała, że liczby mieszkańców w danym miejscu, bo mogła wybrać ilość wody i tam powierzchnię użytkową lokalu. Oraz ceny jednostkowej, prawda? W zależności, czy to są odpady segregowane, czy niesegregowane. Natomiast ustawa w artykule 6k ustęp 1 punkt 2 zapisała jeszcze, że ten iloczyn może być złożony z 3 elementów. Tym trzecim elementem może być stawka za pojemnik. Ja już wtedy na tym spotkaniu deklarowałem, że chciałbym mieć większy pojemnik niż 240 litrów, co okazało się niemożliwym do spełnienia. Jeżeli byśmy wprowadzili dodatkowy czynnik tego iloczynu w postaci wielkości pojemnika deklarowanego przez każdą rodzinę mieszkańca Kłobucka, dalibyśmy możliwość naliczenia wyższych opłat firmie, która dokonuje tej usługi i byłaby to rzecz dobrowolna. Ja nie mieszczę się z moimi odpadami zmieszanymi w pojemniku, który utrzymuję. W wieku lat prawie 50, w sezonie zimowym muszę wskakiwać do tego pojemnika i udeptywać te odpady, bo nie mieszczą się zwyczajnie. Chętnie zapłaciłbym więcej, ale żebym miał tą możliwość mieć 2 pojemniki, na przykład po 240 litrów, prawda? Płacę więcej, ale z wyboru, prawda? Tym samym
jakby znika konflikt z firmą, która dokonuje usług odbierania odpadów, które jak oni twierdzą, nie były przedmiotem umowy. Czy to już koniec wypowiedzi? Pani radna? Dziękuję bardzo. Czy ktoś, pani burmistrzu, czy ktoś będzie odpowiadał? Poproszę, pani kierownik Kasprzak. Opłata za pojemnik jest możliwa tylko i wyłącznie w sytuacjach ustalenia tej opłaty dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. A my nie przyjęliśmy takich odpadów. Artykuł, o którym pan wspominał, ma odniesienie do 6c ustęp 2. Rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego stanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. My, proszę państwa, tego typu odpadów nie przyjęliśmy, w związku z tym nie ma możliwości ustanowienia odpłatności za pojemniki, a nawet gdyby taka możliwość istniała, to dotyczyłaby tylko i wyłącznie obszarów nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, szpitale, szkoły, tego typu budynki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Dominik. Kierownik jest wybitną specjalistką w tej dziedzinie i zna ustawę na wskroś, ja ją tylko przejrzałem, także być może pani ma rację. Natomiast no, w artykule 6k no, nie ma odniesienia do artykułu 6c. Rada gminy, cytuję, Rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z określonych w artykule 6j ustęp 1 i 2 metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty. Punkt drugi, ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Dziękuję i bardzo. Proszę, czy pan radca, pan mecenas, poproszę. Tutaj tylko króciutko powiem, bo rzeczywiście przepisy prawa dzisiaj są niezwykle skomplikowane, czego najlepszym przykładem są ustawy podatkowe. Wystarczy sobie popatrzeć na ustawy podatkowe i spróbować normę prawną stworzyć na podstawie jednego przepisu. To jest dzisiaj niemożliwe. Tam są normy wielopiętrowe, gdzie żeby dojść do tego, co ustawodawca ma na myśli, trzeba czasem w jednym przypadku odwiedzić 5 albo 6 przepisów i na podstawie ich wszystkich skonstruować dopiero normę. Mamy tutaj do czynienia z takim troszkę prostszym od tego, co teraz powiedziałem, przypadkiem, ale również bardzo skomplikowanym. No, pani kierownik ma tu w 100% rację, dlatego że no, przed chwilą pan przeczytał 6K odsyła do 6J, a 6J odsyła do 6C. I jeżeli to wszystko sobie razem połączymy, to wyjdzie nam dokładnie taka norma, jak przedstawiła to pani kierownik. Także ja mogę tylko się przyłączyć do tego głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec tego zamykamy punkt interpelacji i zapytania radnych. Przechodzimy do punktu 6. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kłobucku oraz ustalenia składów osobowych tych komisji. Proszę państwa, do tej pory odczytam państwu, jakie komisje były powołane w poprzednich kadencjach, funkcjonowały. Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisja Rewizyjna. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi co do przeczytanych przeze mnie przed chwilą projektu uchwały w sprawie wyboru nazw komisji? Kto? Pan radny Soluch, proszę. W związku z małym zainteresowaniem przez radnych, aktualnych radnych, bo taki sondaż był zrobiony, pracy w Komisji Rolnictwa, jak i również bardzo częste wspólne posiedzenia Komisji Rolnictwa z Komisją Budżetu poprzedniej kadencji. Również tematyka w tym roku na Komisji Rolnictwa rozpatrywana była tylko 3 razy typowo rolnictwa. Natomiast pozostałe punkty wszystkie dotyczyły spraw sesji. Radni Koalicji Samorządowej wnoszą, aby
tematykę rolnictwa i ochrony środowiska wprowadzić do Komisji Zagospodarowania, a tam tematykę handlu i usług do Komisji Budżetu. Wobec powyższego istniałyby trzy komisje i czwarta rewizyjna. Te trzy komisje byłyby o nazwie Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki oraz Komisja Rewizyjna, czyli cztery komisje proponujemy, aby w tej kadencji były. To tyle, dziękuję. Panie radny, mam prośbę, bo tak bardzo szybko pan to mówił, gdyby pan mógł powtórzyć, gdzie, w które komisje ewentualnie, bo to jest, rozumiem, wniosek, byłyby zadania komisji rewizyjnej, komisji rolnictwa. Komisja Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu, Finansów i tu wchodzi handel i usługi. Plus handel i usługi. Handlu, i ochrony środowiska. Handlu tak i usług, tak by się miała nazywać, tak? I ochrony środowiska. Też do Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i tu wchodzi tylko jedno słowo, rolnictwa. Jeden temat. W którym miejscu tytuł? Ale jaki tytuł byłby? Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa. Aha, rozumiem. I to co do tej pory. Rolnictwa, infrastruktury komunalnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. To było do tej pory. Komisja Budżetu i Finansów, handlu, usług i ochrony środowiska, tak? Handlu, usług i ochrony środowiska, tak by się miała nazywać. Tak, tak. Budżetu, finansów, handlu, usług i ochrony środowiska. I trzecia, tak jak do tej pory, Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki. Rozumiem. W takim razie, czy ktoś. Jeszcze jedno słowo, że wtedy więcej osób, więcej radnych ma możliwość debatowania nad tymi tematami. Bo do tej pory Komisja Rolnictwa też była w małym składzie. Ale nie wcisnął pan. Panie radny Puchała, proszę wcisnąć. Drugi w kolejności, chociaż nie wcisnął, zgłaszał się pan radny Jan Puchała. Proszę o zabranie głosu. A ja chciałem o coś zapytać, mianowicie nie widzę tutaj w żadnych z tych komisji kultury. Tutaj, gdzie jest Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki, tu powinna być kultura, bo czyżby sport i turystyka były ważniejsze od kultury, której w ogóle tu nie ma. To brak zapisu, ktoś chyba nie zauważył, pominął kulturę. Mieściła się zawsze w tej komisji, czy w takim razie pan radny składa wniosek? Tak, tak, wniosek, oczywiście, żeby tu była też i kultura. Więc jakby miała. Panie radny, więc proszę o podanie, jak by Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia. Kultury. Kultury, sportu i turystyki. Kultury, sportu i turystyki, dobrze. Zapisałam. Dobrze, dziękuję bardzo. Te wnioski będą głosowane w kolejności. Pani radna Ewelina Kotkowska. Nie, piątka była. Piątka była wcześniej. Mam włączony mikrofon. Włączony, piątka. Proszę bardzo, dziękuję pan bardzo. Radny. Taka kwestia techniczna. Oczywiście nie odnoszę się na razie do propozycji pana radnego Solucha. Natomiast widzę taki ogólny jakiś brak w regulacjach gminy, ponieważ artykuł 21 ustawy o samorządzie gminnym stanowi: Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje, i uwaga, słowa klucze, do określonych zadań. Pytanie brzmi, gdzie są określone zadania poszczególnych komisji? Bo w statucie tego nie znalazłem. Nie znalazłem również żadnych regulaminów pracy komisji. Dyskutujemy o nazwach, a tak naprawdę podejrzewam, że większość debiutantów, tak w cudzysłowie, w tym ja, nie do końca wiemy, czym poszczególne komisje się zajmują. Na BIP-ie tego nie znalazłem. Proszę mnie ewentualnie oświecić. Powinno być, moim zdaniem, zgodnie z ustawą. Ale to kto? Pani sekretarz, tak? Poproszę o odpowiedź. Znaczy, jeśli kiedyś było tak, że każda z komisji posiadała swój regulamin i w
treści tego regulaminu wynikało wprost, czym się zajmują i jak pracują komisje. I można to wprowadzić. Wiadomo, że te regulaminy trzeba powołać w drodze uchwał, tak? Regulamin pracy poszczególnych komisji. Jeśli to jest pana wniosek, to jak najbardziej możemy to wprowadzić. Tylko no, chyba nie na tej sesji, bo projekty trzeba przygotować. Dziękuję bardzo. Poproszę pan radny Witold Dominik. Tylko powiedziałem o swoich wątpliwościach. No moim zdaniem nie mamy tutaj wyboru, bo wydaje mi się, że artykuł 21 ustawy o samorządzie gminnym no wyraźnie jakby deleguje do stworzenia takiego przepisu lokalnego, prawa miejscowego, uchwały, regulaminu, jakby to zwać. Wydaje mi się, że powinny być określone wyraźnie zadania każdej z komisji. Dziękuję bardzo. Czy pan mecenas? Proszę bardzo. Króciutko. Myślę, że pan tutaj ma rację. Każda komisja powinna wiedzieć, czym się zajmuje. Czyli gdzieś ten zakres działania komisji powinien być określony. Według mnie najlepszym miejscem na to jest uchwała w sprawie powołania komisji, chyba że określa to statut. Ale ja chcę powiedzieć, że paragraf 43 statutu to reguluje też, bo każda komisja realizuje zadania pozostające w ustalonym dla niej przedmiocie działania. Czyli przedmiot działania musi być gdzieś określony. Jeżeli nie byłby nigdzie określony, to znaczy, że komisja by nie wiedziała, albo mogłoby dochodzić do sytuacji takich, że między komisjami mogłoby dochodzić do sporów kompetencyjnych, albo na plus, albo na minus. W związku z tym to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ustęp drugi określa, do wspólnych zadań komisji należy w szczególności. I tu mamy określone, ale powiedzmy sobie, że bardziej pod kątem rodzaju zadań, aniżeli przedmiotu zadań. W związku z tym no, dla mnie jest to wniosek taki, który powinien być uwzględniony i przy powoływaniu komisji albo zaraz po powołaniu komisji Rada powinna uchwalić, bo to Rada powinna uchwalić tak naprawdę, czym komisja się ma zajmować. To bardzo mocno widać przy doraźnych komisjach, bo nie można sobie wyobrazić powołania doraźnej komisji, która nie wiadomo do czego została powołana. To można sobie tu za wzór na przykład wziąć komisje śledcze w Sejmie, prawda, które nie są może najlepszym wzorem z innego powodu, ale oczywiście zawsze one są powołane do konkretnych sprawy, którą mają zbadać i przedstawić raport, sprawozdanie z tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiem. Nie. W kolejności pani radna Ewelina Kotkowska. Tutaj pan radny Witek Dominik ubiegł mnie z moim pytaniem, bo rzeczywiście też odnoszę się do nazwy tejże komisji, która zajmować by się miała według mnie również polityką społeczną. Tak jak pan Witek Dominik powiedział, nie ma nigdzie zapisów, czym zajmują się poszczególne komisje. Przewertowałam kilka protokołów z poprzednich komisji, między innymi Komisji Edukacji Publicznej. Wynika z nich, że komisja owszem zajmuje się również polityką społeczną, sprawami kultury, czyli doraźnie to, co jest w danym momencie niezbędne. Jednak uważam, że w jakiśkolwiek sposób usankcjonować prawnie należałoby tą sprawę, czym zajmuje się komisja. Mało tego, być może powołać zespoły robocze, o których mówi statut gminny, do poszczególnych, bo komisja rzeczywiście będzie miała dość duży wachlarz zadań do realizacji. Być może zespoły gminne, ale to już myślę, że kompetencyjnie każda komisja według swojego składu będzie mogła się tym zająć. Natomiast moja propozycja jest taka, że oprócz tutaj tej kultury, o której mówił pan Jan, żebyśmy również rozszerzyli ją o politykę społeczną. Są to sprawy, które myślę, kapitał ludzki, czynnik ludzki jest dla nas bardzo istotny, bardzo ważny. Zresztą osobiście również i zawodowo i społecznie zajmuję się tymi sprawami i myślę, że ta polityka społeczna w zakresie integracji społecznej i zabezpieczenia społecznego i świadczeń i przeciwdziałaniu bezrobociu i promocji zatrudnienia, te elementy powinny się w tejże komisji, jako zadania tejże komisji znaleźć. W związku z czym proponuję nazwę Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, tutaj już uwzględniając to wskazanie i wniosek pana Jana, Sportu i Turystyki. Zapisuję, czyli wniosek. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Mikrofon numer 4. Kto pan radny Aleksander Tokarz? Ja z kolei chciałbym, żeby państwo zastanowili się nad przypisaniem, która komisja ma rozpatrywać skargi. Zawsze raziło mnie to, że kiedy przychodziło do przydzielania skarg mieszkańców, obywateli do komisji, to wtedy było swoiste jakieś frymarczenie, jakieś trochę śmiechu i swawoli takiej. To wydaje mi się, że warto by to zadanie przypisać konkretnej komisji, tak żeby to było wiadomo od razu, żeby potem nie było jakiejś licytacji. Ten chce wziąć, tamten nie chce. Potem głosowania, wnioski jakieś. Proszę rozważyć to. Dziękuję.
ale... Skargi. Kto ma rozpatrywać, która komisja skargi? Na stałe. No to chyba nie wiem, czy to jest możliwe, ponieważ to będzie też związane z przedmiotem działania, zakresem działania danej komisji. No czy komisja... Może komisja rewizyjna. Nie wiem, może pan raz... Są gmina, które mają ekstra komisję. No, ale to zgodne by to było z aktualnym brzmieniem statutu, który określa, że do zadań wspólnych komisji należy, to jest punkt drugi w ustępie drugim, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców. Ja chcę powiedzieć tak, jak to wygląda dzisiaj w statucie, ale oprócz tego są argumenty takie natury praktycznej. Otóż każda komisja składa się zazwyczaj z tych radnych, którym w jakiś sposób przedmiot działania tej komisji jest bliski. Albo z powodu doświadczenia zawodowego, albo z powodu po prostu wiedzy, którą posiadają w tym zakresie. I nie byłoby z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania struktury organizacyjnej Rady powierzanie jednej komisji niezależnie od przedmiotu wszystkich skarg, bo mogłoby się okazać, że właśnie ta komisja, mimo że posiada dobrą wiedzę z zakresu ogólnego procedowania w zakresie skarg, to nie posiada wiedzy merytorycznej, która z kolei jest konieczna do tego, żeby zapoznać się z istotą danej skargi. W związku z czym według mnie tu jest powrót do przedmiotu działania komisji. Czyli daną skargą powinna zajmować się ta komisja, której odpowiada przedmiot skargi, przedmiotowi jej działania. I tak to powinno wyglądać. I tu rzeczywiście być może mankamentem jest właśnie to, że ten przedmiot działania komisji, czyli powrót do tego, co pan radny Dominik powiedział, po prostu brak jednoznacznego prawnego określenia przedmiotu działania komisji powoduje, że potem są jakieś wątpliwości co do tego, która z komisji ma się zajmować. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie tak wyczerpująco to określić, że nie pojawią się w jakichś przypadkach szczególnych skarg, albo zwłaszcza w sytuacjach, kiedy skargi będą dotyczyć różnych przedmiotów i będą wpadać w zakres działania różnych komisji, to że nie pojawią się wątpliwości co do tego, która z komisji powinna się tym zajmować. Może tak być, bo sprawy są czasem na tyle skomplikowane albo na tyle nowe, że nie da się jednoznacznie powiedzieć, że my już przewidzieliśmy cały katalog możliwych przedmiotów i że zawsze będziemy wiedzieć, do której komisji to przypisać. Natomiast rozwiązanie, że jedna komisja zajmuje się wszystkimi skargami, no według mnie nie byłoby też rozwiązaniem prawidłowym z punktu widzenia prawidłowych zasad, technik, organizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności pan radny Dominik. Krótki apel do państwa radnych, bo wnioski zaczynają iść w tym kierunku, że nazwy komisji będą zawierały całe jej kompetencje. Wydaje mi się, że można by uprościć nazwy, a rzeczywiście kompetencje komisji powinien opisywać regulamin pracy komisji. Tak mi się wydaje, bo no, zaczniemy zaraz wnioskować o kolejne rozszerzenia nazw komisji. Nazwa komisji niedługo będzie miała stronę A4, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Wiesław Ściebura, ponieważ jeszcze nie zabierał głosu w tym temacie, proszę bardzo. No ja już znam takich radnych, co 4 lata nie zabierali. Ale panie radny, dlatego ja... Pani przewodnicząca Wysoka Rado, ja chciałem zabrać głos w kwestii Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, którą tutaj mój kolega proponuje zlikwidować. Dobrze, no przecież dobrze przenieść kompetencje. Proszę państwa, 1/3 mieszkańców to są mieszkańcy wsi, zajmujący się między innymi sprawami rolnictwa, czy żyjących z rolnictwa i nie wyobrażam sobie, żeby nie było Komisji Rolnictwa w tej gminie. No, jeżeli ta rada zdecyduje, tak będzie. No, może szanowny mój kolega by zaproponował, żeby po prostu podatki z rolnictwa zdjąć całkowicie i wtedy nie będzie Komisji Rolnictwa i będzie wszystko. Dziękuję, nie będzie żadnych problemów. Ale panie radny, czy ja dobrze rozumiem, czy to był tylko głos w dyskusji, czy pan składa wniosek? No, jestem przeciwny likwidacji komisji rolnictwa. Ale czy to jest wniosek? Tak, formalny? Jest to jest wniosek formalny. Ale proszę sprecyzować treść tego wniosku. Jestem za tym, żeby dalej działała Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług. Dziękuję bardzo. Za chwilę będą te wnioski głosowane. Proszę bardzo, pani radna Ewelina Kotkowska.
Ja jeszcze tak chwileczkę, tylko kwestii takiej stricte technicznej. Jako nowicjusz, jak to tutaj pan Dominik nas nazwał w tejże Radzie, chciałam dopytać, paragraf 44 statutu gminy w punkcie 5 informuje, że zwołanie posiedzenia komisji w dniu sesji wymaga zgody przewodniczącego rady. W jakim trybie ta zgoda musi być udzielana, czy jest udzielana? Pisemnie? Wystarczy ustna informacja i ustna odpowiedź? Jaki tryb jest takiej zgody? Może się zdarzyć, że komisje będą faktycznie musiały przed samą sesją obradować? Myślę, że do tej pory była taka praktyka, że byli zawiadamiani radni, poszczególni członkowie komisji, oni byli, no tak, bo były sprawy takie, ja mówię już z praktyki radnej, że były niektóre sprawy takie bardzo pilne, gdzie no może zwłoka byłaby na niekorzyść i wtedy było uzgadniane z radnymi, no cóż, przewodniczący tylko może formalnie powiedzieć, że ja się zgadzam, a przecież jeśli nie jest członkiem komisji, to tak naprawdę było to zawsze uzgadniane z członkami komisji. Dziękuję. Piątka, proszę bardzo, pan radny Andrzej Sienkiewicz. Boże, jak my te wnioski będziemy głosować, rany boskie, tyle wniosków. Piątka, tak? Proszę, tak? Proszę bardzo. Ja tylko chciałem złożyć wniosek, żeby nie łączyć Komisji Rewizji Finansów z jakimikolwiek innymi komisjami. To była odrębna. Panie radny, czy to jest również wniosek? Będziemy głosować te wnioski, zapisujemy. To najpierw musimy, bo najdalej idący, ale który najdalej idący. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce w tym temacie zabrać głos? Może tak, żeby to uporządkować? Nie widzę, czyli uważam, że wyczerpana została, tak? Zgłoszenia. Jak to głosować teraz? Z uwagi, że zostało zgłoszone tak dużo wniosków i sam pan mecenas, bo jak głosować te wnioski, żeby one były przegłosowane w sposób prawidłowy, to poprosimy o chwilkę cierpliwości, żeby się zastanowić, żeby to nie budziło jakichkolwiek wątpliwości, że te głosowania było. 5 minut, no to 5 minut w takim razie przerwy. No właśnie, ale widzisz, no będą ten. Nie, ilu jest radnych? Proszę przeliczyć, ilu jest radnych. Przystępy 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ponieważ jest już kworum, tak jak widzę, więc przystępujemy do pracy, bo naprawdę jest bardzo mało czasu. Proszę państwa, po konsultacji, tylko uporządkowaniu pewnych spraw z panem radcą prawnym, przystępujemy do głosowania wniosków. Wnioskiem, ale ja proszę, żeby radni naprawdę zajęli się już w tej chwili i skupili się na pracy. Wnioskiem najdalej idącym był wniosek pana radnego Janusza Solucha, de facto skreślającym Komisję Rolnictwa. Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. I no będę. Są, kworum już jest. Kto z państwa radnych jest za tym, za poparciem wniosku radnego Janusza Solucha, który wykreśla Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, a zadania tej komisji będą przypisane dwóm komisjom, które już w tej chwili działały. Będzie rozszerzony zakres ich pracy. Kto z państwa radnych jest za tym? Proszę o podniesienie ręki. Proszę liczyć. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto z państwa radnych jest przeciw? 4. Kto się wstrzymał? Podaję wynik głosowania. Za wnioskiem jest 12, głosowało 12 spośród państwa radnych, przeciw 4. Wstrzymało się jeden z państwa radnych.
Uznaję, w takiej sytuacji wniosek pana Janusza Solucha przeszedł. W związku z tym głosujemy wnioski następne. Kolejnym jest Komisja Budżetu i Finansów. W tej chwili by miała taką nazwę, bo taki i będziemy głosować ten wniosek zgodnie z wnioskiem również pana Janusza Solucha. Komisja Budżetu Finansów, Handlu i Usług, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska. Budżetu i Finansów, tak. Handlu, Usług i Ochrony Środowiska. Tak, taki był wniosek. Kto z państwa radnych jest za tym, aby te zadania i tak brzmiał w tytule Komisja Budżetu i Finansów, ale to była o takie zadania poszerzona. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Liczcie, liczcie. 12, tak? Za jest 12. Kto jest przeciw? 4, 5. Tak. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Jedna osoba. Podaję 3. 17. 12, 5, 17. Jedna osoba nie głosuje. Nie ma jednej osoby. 19, dobrze. 17, 19 jest na sali, tak? 19, czyli dwie osoby się wstrzymały. 12, 17. Nie ma jednego. 19 spośród państwa radnych głosowało. Ale nie ma jednego, nie ma Wałęgi, czy nie mogło się wstrzymać. 12 i 5, 17 i 2, 19, 19. 19 jest, nie ma Polskiego i nie ma Wałęgi. Nie ma Wałęgi, no po co? Nie ma, jest 19 spośród państwa radnych obecnych na sali. Jest dobrze. Za wnioskiem. Podaję wynik głosowania. Za wnioskiem głosowało 12 spośród państwa radnych. 5 osób wstrzymało się, było przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek przeszedł. Kolejna komisja. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Kto z państwa radnych jest za tak złożonym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Za. To jeszcze raz proszę przeczytać. Skład Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Komisja Zagospodarowania. W tej chwili by ta komisja miała taki, jak mogę napisać tytuł. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. To jeszcze raz głosujemy. W takim razie przeczytam. Kto z państwa radnych jest za? Trzynaście. Kto jest przeciw? Cztery. Kto się wstrzymał? Pięć? Pięć. Czyli tak samo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Podaję wynik głosowania. Za wnioskiem głosowało 13 spośród państwa radnych, przeciw 5 spośród państwa radnych, 2 wstrzymała się od głosu. Tak, jedna osoba, bo jest 19. I to byłyby wnioski pana Janusza Solucha. Kolejnym ze złożonych wniosków był wniosek pani radnej Eweliny Kotkowskiej, aby do Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki dopisać politykę społeczną. No tak. No, proszę bardzo. Na początku zgłaszałem, że są to wnioski radnych koalicji samorządowej. Jako przewodniczący klubu zgłasza Janusz Solu. Dziękuję. Dobrze, przyjmujemy to. Rzeczywiście pan, ale to jest w tym samym tytule. To przeczytam w takim razie wniosek pana radnego Jana Puchały, który zgłaszał, aby do Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki dopisać również w nagłówku kultury. Tak? Kto z państwa radnych jest za tym, aby rozszerzyć ten tytuł o ten zapis kultury? Proszę o podniesienie ręki.
Za. Tak, kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? No to za mało. To nie wszyscy głosowali. To nie wszyscy głosowali w takim razie. Podnieśli rękę chyba, jak my przelecieli już, nie? Bo wynosi, to jeszcze raz, bo wychodzi z matematycznego wyliczenia, że tylko 17 spośród Państwa radnych głosowało. Macie prawo nie głosować, więc proszę bardzo, Pan Radny Dominik Witold. Moje pytanie może głupie, ale wynikające właśnie z tego braku określenia kompetencji poszczególnych komisji. Czy Rada Miejska w Kłobucku zajmuje się wyłącznie oświatą publiczną? Czy edukacją publiczną, to jest w nazwie komisji? Jakieś subwencje chyba, czy dzielimy na te tak zwane prywatne szkoły, czy nie? Pytanie, mówię, wynika z tego, że nie ma kompetencji określonych, dlatego pytam. Kto odpowie, pani sekretarz? Edukacji. Ale to, pani radny, wniosek. No, ale nie, tylko mi chodzi o to, że również by musiał paść wniosek o to, żeby wykreślić. Dobra, jeszcze ale jeszcze zanim ewentualnie otrzyma pan radny odpowiedź, to ja poproszę o przegłosowanie, bo mamy bardzo mało czasu. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy głosowali wszyscy i nie zostało to policzone, czy po prostu ktoś z państwa radnych nie głosował. Jeszcze raz, poproszę o przegłosowanie. Kto z państwa radnych jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki i chwilę za tym wnioskiem, aby dopisać również to słowo kultury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. No to znowu się jest to 17 i dwie się wstrzymały. Tak. Nie przyszedł. Tak jest. Podaję wynik głosowania za 17. Za wnioskiem głosowało 17 spośród państwa radnych. Przeciwnych głosów nie było. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Kolejnym wnioskiem był wniosek pani radnej Eweliny Kotkowskiej, aby również w tytule tej komisji dopisać politykę społeczną. I w tej chwili brzmiałby nazwa tej komisji już po tym wniosku, brzmiałaby tak. Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Kultury, Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki. Kto z państwa radnych jest za tym, aby tak jeszcze rozszerzyć nazwę tej komisji? Proszę o podniesienie ręki. Proszę podtrzymać. Kultura. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cztery osoby. Podaję wynik głosowania. Za wnioskiem głosowało 15 spośród państwa radnych. Przeciwnych głosów nie było. 4 spośród państwa radnych wstrzymało się od głosu. W takim razie jeszcze przeczytam w tej chwili wszystkie te komisje, tak? Już teraz, jak będą, zanim dostaniecie państwo radni, dostaniemy wszyscy ten materiał, żeby się zapisywać do komisji, to przeczytam, jak będą się komisje nazywały. Pierwsza komisja, Komisja Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Komisja trzecia, Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. Komisji tej nie będzie i Komisja Rewizyjna. Za chwilę chyba tak to było zwyczajowo. Musimy uchwały. Tak jak to było zwyczajowo, może teraz podamy państwu radnych kartkę, żeby każdy wpisywał się do tych komisji, tylko w miarę, żeby to było dość szybko, bo przypominam, że niestety głosowania na przewodniczących komisji zgodnie ze zmienionym statutem muszą odbywać się w głosowaniu tajnym. Na pierwszej komisji. Te pierwsze komisje będą zwołane przeze mnie i dzisiaj muszą zostać wybrani przewodniczący. Dlatego, że już są komisje, oczywiście
przed sesją 11 już będą zwoływane komisje i już musi być wiadomo, kto jest przewodniczącym. Za chwileczkę panie, tylko proszę o chwilę jeszcze cierpliwości. Panie muszą w biurze rady napisać, przepisać, żeby to było w sposób taki czytelny i jasny. A państwo tak chcę, powiedzmy jeszcze, no ja nie chcę tutaj nikogo ani pouczać, tylko żeby dzisiaj to było sprawniej, to na ostatniej, poprzedniej sesji już przymierzaliście się państwo do tego, kto w jakiej komisji. Więc jeśli ktoś pamięta, to proszę sobie to otworzyć. Oczywiście może to zmienić, ale tak, żeby było sprawnie. Proszę bardzo, jest w tej chwili moment, chwila czasu. Zgłasza się pan radny Ściebura. Pani przewodnicząca, jaki jest obowiązek? W ilu komisjach radny minimum musi minimum być? Dwa. Minimum dwie komisje. Proszę, wzięła tą kartkę. Na tej kartce też jest. Gdzieś tu wpisywać. Chwila teraz będzie czasu tak na koncentrację, przypomnienie sobie czy zastanowienie się, w jakich komisjach który z państwa radnych by siebie widział najbardziej. Ale to, co pan radny powtórzy, minimum dwie komisje. Może być więcej. Jeszcze powiem co do wniosku, bo tego nie dopowiedziałam, przepraszam pana radnego Sękiewicza. Ten wniosek nie mógł być głosowany, dlatego że byłby to wniosek, jak to powiedział, do wniosku. Ewentualnie on dopiero, gdyby upadł wniosek pana radnego Solucha, to wtedy nie byłoby tematu, ale nie można składać wniosku do wniosku. Ósemka, pan Janusz Soluch. Ja wiem, aha, pomyliłam się, bo to było koalicji, tak? Pani przewodnicząca, jeszcze sprawa komisji rewizyjnej nie była wyjaśniona. A nie była. W statucie jest, że każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. Natomiast jest w tej chwili jeden klub powołany. Dobrze by było, żeby każda opcja, czyli tak zwane koło, bo są trzyosobowe, z danych opcji politycznych też swoich przedstawicieli w komisji rewizyjnej mieli. Tak byli. Jest. I komisja rewizyjna musi liczyć minimum 5 osób. Tak mówi statut. Tak jest. Dziękuję za poprawienie mnie na dopowiedzenie. Tak jest. I prosimy, aby się zapisywać rzeczywiście, żeby się nie okazało, że jest za mało tych osób i będziemy tutaj teraz zastanawiać, co zrobić. Musi być minimum 5 osób. Trzeciej sesji nie można zwołać wtedy posiedzenia. Czy można po tej trzeciej sesji zwołać posiedzenia komisji?
Proszę o zajęcie miejsc. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kłobucku oraz ustalenia składów osobowych. Czy mogę pominąć tą podstawę prawną? Z uwagi na mało czasu pozwolicie Państwo, że pominę podstawę prawną i tylko przydam uchwała. Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się stałe komisje Rady Miejskiej w Kłobucku w następujących składach osobowych. Pierwsza komisja budżetu, finansów, handlu, usług i ochrony środowiska w składzie. Tokarz Aleksander, Kasprzyk Danuta, Sękiewicz Andrzej, Kulej Jerzy, Wojtysek Marcin, nie umiem, Nowak Adam chyba, tak? Bo bardzo nieczytelnie, czy to jest Nowak? Tak. Nowak Adam, Soluch Janusz, Woźniak Mateusz, Wałęga Tomasz, Kotkowska Ewelina, Batuk Józef, Gosławska Danuta, Wojciechowska Mariola. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w składzie. Kasprzyk Danuta, Witold Dominik, Sękiewicz Andrzej, Urszula Bugaj, Kulej Jerzy, Kasprzyk Tomasz, Błaszczykowska Barbara, Soluch Janusz, Ściebura Wiesław, Wałęga Tomasz, Jan Puchała, Szczelczyk Mirosław, Józef Batuk, Wojciechowska Mariola. Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie. Witold Dominik, Sękiewicz Andrzej, Urszula Bugaj, Kasprzyk Tomasz, Wojtysek Marcin, Błaszczykowska Barbara, Woźniak Mateusz, Ściebura Wiesław, Wałęga Tomasz, Ewelina Kotkowska, Jan Puchała, Gosławska Danuta. Komisja rewizyjna, powołuje się komisję rewizyjną w składzie. Tokarz Aleksander. Sekundkę. Przepraszam. Powołuje się komisję rewizyjną w składzie. Tokarz Aleksander, Urszula Bugaj, Nowak Adam, Szczelczyk Mirosław, Jan Puchała, Witold Dominik. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sześć osób. Musi być nieparzysta ilość. W komisji rewizyjnej, proszę Państwa, musi być nieparzysta ilość. Albo się ktoś dopisze, albo wykreśli. Nie może być parzysta ilość. Puchała się zgłasza. Proszę. Proszę bardzo, pan radny Jan Puchała. To znaczy ja wobec takiej sytuacji rezygnuję z tej komisji i już będzie pięciu. Rozumiem, dobrze. Czyli wykreślamy pana, tak? Przeczytam jeszcze raz wobec tego. Komisja rewizyjna w składzie. Tokarz Aleksander, Urszula Bugaj, Nowak Adam, Szczelczyk Mirosław, Witold Dominik. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przegłosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały takim, jak przeczytałam przed chwilą? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że jedna osoba się wstrzymała. Kto się wstrzymał od głosu? Nie ma. Wszyscy byli za, tak? Czyli za przyjęciem głosowało 20 spośród Państwa radnych. 20 głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie, nosi numer 3/2014 rok z dnia 5 grudnia 2014 roku. Proszę Państwa, i powiem tak, nie będziemy dzisiaj wybierać ze składów tych komisji trzech z wyjątkiem komisji rewizyjnej przewodniczącego, ponieważ pierwsze posiedzenie komisji ma prawo zwołać przewodniczący i dzisiaj
ja podpiszę zawiadomienia o posiedzeniu komisji, tych pierwszych posiedzeniu, będzie ono wyznaczone na dzień 10 listopada, grudnia, tak jak było wcześniej, i na tych posiedzeniach będą wybrani przewodniczący. Natomiast dzisiaj musimy wybrać ze składu komisji rewizyjnej przewodniczącego, którego wybiera się w głosowaniu jawnym. I wybiera go oczywiście cała Rada Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę o podawanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłasza się pan radny Janusz Soluch. Proszę bardzo. Klub Koalicja Samorządowa proponuje na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Adama Nowaka, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego. Również w poprzedniej kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej. Doświadczony w tym temacie, nie było większych uwag co do pracy Komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dominik, proszę o zgłoszenie kandydatury. Oczywiście nie umniejszam tutaj radnemu Nowakowi kompetencji, wiedzy. Natomiast wydaje mi się, że zdrowy byłoby, jakby przewodniczący Komisji Rewizyjnej był jakby spoza koalicji, z której będzie pan burmistrz. Czyli w związku z tym proponuję kandydaturę pana Aleksandra Tokarza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jeszcze zgłasza kolejne kandydatury? Czy są jeszcze zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie kto? Jeszcze? Tak? Pan radny Soluch. Komisja rewizyjna, to co mi wiadomo, bo byłem przewodniczącym komisji dwie kadencje temu, działa w sposób bardzo demokratyczny. Tym bardziej, że w skład, który tu przewidziany jest w komisji, jest tylko dwóch członków koalicji samorządowej, tak, że należałoby głosować na doświadczoną osobę pana Nowak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze, kto chce zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo, pan radny Aleksander Tokarz. Ja zgadzam się z kandydowaniem. Dla mnie to po prostu chciałbym zobaczyć, jaki jest układ sił. Głosowanie to pokaże. To jest dla mnie bardzo interesujące, bo są przecież inne ugrupowania. Chciałbym wiedzieć, jak się zachowają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Rozumiem, że pan radny Aleksander Tokarz już zgodę wyraził i pytać nie muszę. Zapytam pana radnego Adama Nowaka, czy wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Proszę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za tym i będzie głosował tak, żeby przewodniczącym komisji rewizyjnej był pan Nowak Adam? Proszę o podniesienie ręki. Proszę. Słucha? Kto tak? Tajne? Jawne? Oczywiście, że jawne. Jawne. Głosowanie jest jawne. W statucie zapis statutu określa, że głosowaniu jawnym. Ale po co jeszcze raz? Ile na 12? 12. Kto z państwa jest przeciw tej kandydaturze? Przeciw kandydaturze pana Nowaka Adama. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby. Trzy? 17. Trzy osoby. Zgadza się. 20. Podaję wynik głosowania. Za kandydaturą pana Nowaka Adama głosowało 12 spośród państwa radnych. Przeciwnych głosów było 5. Wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym został pan został pan, czy głosujemy całość? Nie. Całość? Głosujemy? Nie. Czemu byśmy mieli co mamy zostać? Całą? I został przewodniczącym. Tak. Tak jest, tak jest. Czyli tak, bo przewodniczącym rady już nie było głosowania. Już nie ma głosowania, tak? No nie ma. Numer uchwały.
Podaję, tak jest, gdzie to, z góry to jest, będzie czwórka. Boże, gdzie ja to mam? Trzy, cztery, to jest ten. To jest ten. Uchwała nosi numer 4/2/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia są zapytania i wolne wnioski mieszkańców. Czy ktoś z mieszkańców chce zabrać głos? Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. Mieszkańców. Czy ktoś z mieszkańców chce zabrać głos? Nie. Adam się zgłaszał? Nie ma czasu, będzie się zgłaszał później. Czy zgłaszał się? Dobra, nie będzie nic, dziękuję. Koniec. Przegłosowany i koniec. Zapytania? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, oświadczenia. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać? Pan radny Soluch. Proszę o przygotowanie, tu w tej chwili ma do Pani sekretarz, przygotowanie projektu uchwały powołującej komisję statutową do opracowania propozycji zmian w statucie. Klub Koalicja Samorządowa wnosi o zmniejszenie liczby wiceprzewodniczących Rady z 3 do 2. Natomiast jest jeszcze więcej punktów, które kolidowały z pracą Rady poprzedniej kadencji. Należałoby tam porobić poprawki. Czyli na posiedzenie komisji, żeby taki projekt uchwały był i komisje podadzą składy osobowe na sesję na 14. Drugi wniosek. Proszę o przygotowanie również na najbliższe posiedzenie komisji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Kłobucku z obniżką wynoszącą około 20%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze? W kolejności kto chce zabrać? Pan radny Dominik, proszę bardzo. Witold. Dwie rzeczy chciałem poruszyć, bo w tej chwili otrzymałem pismo z Urzędu Miast Miejskiego w Kłobucku dotyczące tej sprawy, którą poruszałem na poprzedniej sesji. Nie będę wchodził w szczegóły, bo chyba to nie ma sensu, ponieważ odmowę uzyskania informacji otrzymałem w formie pisma. Wystąpiłem do urzędu o odpowiedź w trybie artykułu 104 KPA, znaczy w drodze decyzji. Otrzymałem pismo, które uzasadnia, że decyzja nie zostanie mi wydana. Znaczy mam znowu pismo. Chodziło mi o to, żebym skorzystał z mojego prawa do dwuinstancyjności postępowania w tym kraju. Dostając pismo, pismo mogę włożyć w półkę. Dostając decyzję, mam prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego, które mogłoby, powiedzmy, rozstrzygnąć nasz spór bezstronnie. Nie wiem, w jaki sposób mogę tą sytuację rozwiązać. No uważam, że no zgodnie z artykułem 104 KPA organ administracji samorządowej w tym przypadku rozstrzyga sprawę w formie decyzji administracyjnej. Nie wiem, czy to jest problem, no mając uzasadnienie, bo widzę, że to uzasadnienie jest dość spore, wydać ten dokument w formie decyzji, żebym mógł wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Czy to też będziemy ten porządek? Jeszcze jedno, a to może przy okazji głosowania wniosku pana Janusza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy się odniesie pan mecenas? Proszę bardzo. Ja tak króciutko tylko wyjaśnię. Dlaczego jest problem z wydawaniem decyzji administracyjnych? Wydawanie decyzji administracyjnych nie zależy od swobodnej woli organu, tylko zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawa wymaga po pierwsze podstawy prawnej, a po drugie zgodności zakresu wydawanej decyzji z tą podstawą, czyli ona nigdy nie może wyjść poza podstawę. I teraz podstawą do wydawania decyzji w tym przedmiocie, o którym tutaj pan radny powiedział, jest ustawa o dostępie do informacji publicznej i ta ustawa przewiduje formę decyzji administracyjnej dla odmowy dostępu do informacji publicznej. A zatem najpierw, po pierwsze, musimy mieć do czynienia z informacją publiczną, a dwa, musimy mieć do czynienia z wolą organu odmowy udostępnienia tej informacji publicznej konkretnemu podmiotowi wnioskodawcy, który się ubiega o taką informację. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, to po prostu nie jest wydawana decyzja. Po pierwsze, dlatego, że
w ogóle ta ustawa dotyczy informacji publicznej, to jest pierwsza kwestia. A po drugie, dlatego jeśli wolą organu nie jest odmówić, tylko udostępnić, to wtedy odbywa się to w drodze czynności materialno-technicznej i nie wymaga w ogóle wydania decyzji. A zatem oba te warunki muszą być spełnione łącznie, żebyśmy mogli mówić o decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny chciałem się odnieść. Dominik, no. Panie mecenasie, na wstępie powiem, że w urzędzie bywam od 20 lat i urząd nie miał lepszego radcy od pana. Taka jest moja prywatna opinia, dlatego, ale czasami staram się z panem polemizować. Uważam, że jeżeli ustawa szczególna nie reguluje takich rozstrzygnięć, no to mamy odniesienie do ustawy wiodącej tutaj w tym przypadku kodeksu postępowania administracyjnego. Odbieracie mi prawo wniesienia odwołania, więc odbieracie mi prawo do dwuinstancyjności postępowania w każdym postępowaniu w tym kraju. Czy to jest postępowanie administracyjne, czy sądowe, obowiązuje dwuinstancyjność. Ja tego nie mogę zrobić. Możemy sobie korespondować tak jeszcze przez 4 lata i nic z tego nie wyniknie, prawda? Natomiast dobrze byłoby, jakby organ drugiej instancji mógł się do tego naszego sporu w jakiś sposób odnieść. Jeszcze na koniec, żeby już nie zabierać drugi raz głosu, tutaj nasz wspólny wniosek, proponuję rozszerzyć wniosek pana radnego Janusza Solucha jako dalej idący i wnioskować o obniżenie diet radnym o 50%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan mecenas. Nie było wątpliwości, że te działania ze strony urzędu nie mają na celu w jakikolwiek sposób pogarszanie sytuacji pana poprzez uniemożliwianie odwołania. I przede wszystkim chcę powiedzieć, że jest taki środek jak zażalenie na bezczynność organu i to jest ten środek, który panu przysługuje zgodnie z KPA. Jeśli pan jest przekonany, że jest tutaj forma decyzji wymagana, a organ nic nie robi, tylko przysyła pisma, którymi nie załatwia sprawy, to ma pan prawo wnieść zażalenie na bezczynność organu i wówczas organ wyższego stopnia rozstrzygnie tę kwestię, czy rzeczywiście organ zobowiązany był do wydania decyzji, czy nie. Po prostu jest to wyraz stanowiska urzędu w kwestii tego, czy mamy do czynienia z informacją publiczną, czy nie. Jeżeli organ wyższego stopnia rozstrzygnie tę kwestię przeciwnie do urzędu, to oczywiście urząd będzie musiał wydać taką decyzję i myślę, że rzeczywiście nie ma co czekać 4 lat, bo to byłoby bez sensu. To nie, przecież nie o to panu chodzi, żeby teraz z urzędem się jakby przepychać, a urzędowi też nie powinno o to chodzić. Urząd jest tak naprawdę dla ludzi, a nie odwrotnie. W związku z czym sugerowałbym, żeby wnieść takie zażalenie na bezczynność organu i wówczas po prostu ta sprawa zostanie szybko rozstrzygnięta. Dziękuję. W kolejności pani skarbnik, proszę bardzo. Ja tylko chciałabym informacyjnie zapytać, jeśli chodzi o wnioski złożone o obniżenie diet, ponieważ finanse wymagają precyzji. Obecnie obowiązująca uchwała jest co roku, ma taki automat waloryzacyjny. W związku z tym prosiłabym o sprecyzowanie, te 20 i 50% dotyczy obniżki diet tego roku czy roku przyszłego. Dziękuję. Dziękuję. Ale mnie się wydaje, że nie będziemy chyba rozstrzygać, będzie przygotowana uchwała na komisjach, trzeba o tym rozmawiać. No to jest, rozumiem, no nie wiem. Nie wiem. Proszę. No po co teraz głosować za wnioski znowu? W sprawach różnych wpłynęły. Myślę, że będą jakaś dyskusja, trzeba całą uchwałę przygotować od początku, nie? Bo tam by kolejne zmiany uchwały. I na komisjach przegłosować wnioski? Czy jak? No nie wiem, czy teraz głosować dwa dnia. Albo dwa warianty uchwały. Tak i tak chyba zrobimy, bo teraz głosować wnioski już jest bardzo późno. Będą przygotowane dwa warianty. Państwo radni określą, o ile mają być obniżone diety. Może 20%, 50%. Proszę bardzo. Kto jeszcze się zgłasza? Kto to jest? Pan wiceprzewodniczący. To znaczy, ja bym to tak prosił, żeby przygotować w zasadzie jak gdyby nową uchwałę, bo ta uchwała poprzednio z 2006 roku była wielokrotnie już zmieniana i uważam, nie wiem, czy pan radca powie, żeby jednak przygotować na nowo uchwałę kompletną i będziemy nad nią dyskutować na komisjach i na sesji, potem podejmiemy decyzję, nie? Było to już wielokrotnie zmieniane, myślę, że należy to dalszych zmian nie robić, a podjąć nową uchwałę. No dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza się jeszcze w tym punkcie wolne wnioski, oświadczenia? Nie widzę, zamykam ten punkt. Kolejnym punktem są sprawy różne.
Nie mam żadnych materiałów. Jedynie poproszę pana wiceprzewodniczącego. To znaczy państwo radni dostali w materiałach po dwa oświadczenia majątkowe, druki. W zasadzie tam pisze, jak się wczyta, jak należy wypełniać. Jest to miesiąc czasu do odślubowania, do 27 grudnia. Natomiast gdyby jakie były wątpliwości, to proszę się zawsze pytać w biurze rady, pani przewodniczącym, ja również będę służył radą, bo są pewne rzeczy, które stan majątkowy w oświadczeniu piszemy na dzień składania oświadczenia. Składamy dwa oświadczenia, jeden oryginał, drugi może być kopia, ale oryginalnie podpisana, nie? Tak się to jest. Załączników przy tych oświadczeniu nie ma. Poza jednym, gdyby ktoś prowadził działalność na mieniu gminnym, że o zaprzestaniu działalności i tam jest informacja, że w ciągu 3 miesięcy należy zaprzestać. To jest taki wymóg jeden. Stan majątkowy, tak jak mówiłem, oczywiście o ruchomości, nieruchomości, samochody, zobowiązania na dzień składania oświadczenia. Bo będziemy składać następne oświadczenie po nowym roku do 30 kwietnia, ale to już przyszłość. Tyle nie będę, bo już mnie w tej chwili pani przewodnicząca przyspiesza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tyle w sprawach różnych. Stwierdzam, że porządek sesji został wyczerpany. Zamykam obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Dziękuję bardzo. O godzinie 14 rozpoczyna się 5 minut przerwy. O godzinie 14 rozpoczyna się posiedzenie trzeciej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.